Dzień dobry Państwu, w ten niedzielny poranek. Każdy na pewno już wstał. Mam dla Państwa taką propozycję. Patrzę na stole, co tutaj jest. I biorę, czy Państwo wiecie, co to jest? Ja jako mieszkaniec Wejherowa chciałem, jest to flaga z falami naszego wspaniałego wejherowskiego Radia Kaszubskiego, którą dostałem w prezencie i chciałem Państwu coś na ten temat powiedzieć. Ja jako mieszkaniec Wejherowa i Państwo na pewno wiecie, ale przede wszystkim dla turystów, którzy przyjeżdżają do naszego pięknego miasta Wejherowa, sezon trwa cały rok i właśnie ostatnią taką atrakcją dla miasta Wejherowa, dla podkreślenia korzeni naszego pięknego miasta, powstawają właśnie takie nuty kaszubskie. Ja sobie tutaj pozwoliłem zrobić, mam takie malutkie nuty kaszubskie, a tutaj jak Państwo widzą, własnoręcznie wykonałem większą mapkę, żeby była bardziej przejrzysta. U góry macie Państwo fale radiowe, jeżeli Państwo rano wstajecie, nie tam jakąś piosenki, dyskoteka, możecie Państwo włączyć fale radiowe Radia Kaszubskiego i naprawdę powiem tylko tak, że nasze Radio Kaszubskie już ma ponad 800 tysięcy słuchaczy, a ciągnie się one od Helu pod Kościerzynę i już prawie trwa to radio 10 lat. Tak, 10 lat proszę Państwa. Takie nociki, nuty są w niektórych miejscach naszego pięknego miasta. Można je zobaczyć między innymi na rynku, koło klasztoru Franciszkanów, na Kalwarii, na Cedronie, ale ostatnim elementem, szlakiem takim dla turystów, którzy przyjeżdżają do nas, powstanie taki pan przebrany, przebrany w strój kaszubski. Obok będzie wyryty kamień, na którym będą umieszczone nuty. Jeżeli Państwo przyjedziecie, czy wejherowianie, czy turyści, będzie tam taki specjalny przycisk, naciśniecie i właśnie te nutki wszystkie zostaną na tym kamieniu wyśpiewane. Także naprawdę polecam to nasze kaszubskie radio. Jest to kolejna atrakcja do naszego pięknego miasta starego Wejherowa. Także mówię jeszcze raz, sezon trwa cały rok. Także przyjeżdżajcie i można takie mapki uzyskać koło ratusza. Są takie specjalne sklepy. Ja również tutaj dostałem taki rekwizyt. Dostałem taki rygiel, czy jak to się tam po kaszebsku mówi. Ja tak za kaszebskim nie. Także dostałem to. Także polecam właśnie, włączajcie. A co w tym radiu, proszę Państwa, można uzyskać? Są tam różne wiadomości. Można kogoś pozdrowić w języku kaszubskim. Są różne muzyka, konkursy do wygrania i też w języku kaszubskim. Także na koniec, chyba tak gadam, na koniec chciałem dla wszystkich Państwa włączyć, zobaczymy jak takie nutki, zobaczycie jak Państwo, jak one brzmią. Także pozwolicie Państwo, że włączę. Także mówię jeszcze raz, polecam dla wszystkich. A tu mam taką jeszcze ściągę. Te nutki kaszubskie, bo 14 element będzie ten pan z tym kamieniem wyryty. Można szlakiem przejść taką mapką. Przykładowo zaczynamy od kościołu Świętej Anny, po Stary Rynek, nad rzeką Cedron, ulicą Wałową. Wtedy mamy kolegiatę, deptak Starego Miasta, Park Kaszubski, Filharmonię Kaszubską, Kalwarię naszą piękną Wejherowską.
Stary Cmentarz, Amfiteatr, Park Majakowskiego i w Pałacu Przebędowskich. Także jeszcze raz, kończąc prawie, chciałbym Państwa i turystów zaprosić, żeby taką mapkę, w taką mapkę się zaopatrzyć. Przyjeżdżajcie do Wejherowa, do naszego pięknego miasta Wejherowa i stare korzenie wejherowskie z takimi nutami przejść taką mapką, takim szlakiem. I teraz na koniec chciałem Państwu tutaj powiedzieć, jak to brzmi. Kaszubskie nuty, nasze wejherowskie, proszę Państwa. Proszę o chwilę skupienia. I tak to, proszę Państwa, wygląda. Zapraszam wszystkich do słuchania Radio Kaszebę 92,3, 98,9 FM i zapraszam wszystkich, nawet tych starych wejherowian, do zakupienia takich kaszubskich nutek i w plener zwiedzamy nasze piękne miasto Wejherowo szlakiem kaszubskich nut. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam.